To był lipiec w 2014 roku. Wstałem rano. Pogoda była piękna. Wstałem rano po weekendzie, to był chyba poniedziałek albo wtorek, więc wstałem jeszcze pijany. Nie musiałem jechać do pracy, ale klient zadzwonił, czy ktoś, już nie pamiętam, ale wsiadłem w auto i pojechałem na tym kacu do pracy. Do pracy dojechałem. Tam chwilę posiedziałem, chociaż miałem urlop wtedy, ale żeby wyrwać się z domu, no po prostu pojechałem do tej pracy. W pracy na kaca, już nic nie jedząc, wypiłem jeszcze kilka setek wódki i wsiadłem w auto i chciałem wrócić do domu. Jeździłem tą drogą codziennie, także w zasadzie to było może 1,5 kilometra miałem codziennie, tą samą drogą przez kilka lat jeździłem, więc nie myślałem w ogóle, żeby dzwonić po kogoś, ani po taksówkę, ani po, bo mógł ktoś z rodziny po mnie przyjechać, czy nawet dojść na nogach mogłem ten kawałek, nie musiałem wcale wsiadać w auto. Wsiadłem w auto, pojechałem może 300 metrów i na przejściu na pieszych potrąciłem dwie idące kobiety. Potrąciłem je na pasach. Odjechałem stamtąd, uciekłem. Dojechałem do domu. Myślałem, że się nic nie stało, bo nie uderzyły mnie tak centralnie, tylko jakoś tak, jak gdyby tylko je oślizgły się o auto. Nawet nie do końca pamiętam, jak to było. Całe to zdarzenie tak bezpośrednio. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że byłem bardzo pijany, bo później miałem 3, chyba 80 w wydychanym powietrzu, czy po prostu nie chcę tego pamiętać. Gdzieś to tak, sam ten moment jakby, nie wiem, po kilku chyba minutach przyjechała policja do domu, zatrzymali mnie, powiedzieli mi, co się stało, wzięli na komisariat. Na komisariacie zaczęli przesłuchiwać, usnąłem, obudziłem się w jakimś czasie, no i to w zasadzie tyle, co w tym dniu było z całego zdarzenia. Rano obudziłem się chyba, nie wiedziałem, co się w ogóle stało. Powiedziano mi tylko na komisariacie policjanci, że zabiłem dwie kobiety. Więc już myślałem, że coś w ogóle kłamią. No to jakoś tak. No i za parę dni się okazało, że to była jedna kobieta, szła z córką i ta kobieta starsza zmarła w szpitalu po 4 czy 5 dniach. Powiem szczerze, już tak nie pamiętam dokładnie, jak zareagowałem. Ja chyba do końca jakoś w to nie wierzyłem wszystko. Ja próbowałem jakoś. Do końca nawet nie wiedziałem. Już w końcu zacząłem sobie myśleć, że to nie ja może. Bo w listopadzie trafiłem do aresztu śledczego. Tam jakby oprzytomniałem, tak. Szczerze mówiąc, to wyczyźwiałem. Mhm. Także nie dopuszczałem w ogóle tej myśli, że ta tragedia się wydarzyła. I problem z alkoholem miałem już, jak się teraz okazało, to nie od tego czasu, tylko już miałem wcześniej ten problem z alkoholem. I tego też jakby nie dopuszczałem nigdy do siebie. W areszcie przeczyźwiałem, zdałem sobie sprawę mniej więcej, co się stało i wyszedłem z aresztu po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach rozpadło się moje małżeństwo, żona odeszła, zabrała syna, a ja poszedłem pić dalej. Piłem tak przez 2 lata z hakiem. Przez 3 miesiące starałem się wszystko jakoś poukładać może, ale 3 miesiące to jest dla niektórych jest dużo, a jednak to jest mało bardzo. I po jakimś czasie, gdy wyszedłem jeszcze, czułem się już taki, że to naprawdę zrobiłem coś bardzo złego. Gdzieś tu nie radziłem sobie z tym, że mogę jeszcze żyć w jakimś społeczeństwie, że zrobiłem, no zabiłem człowieka, no, to nie ma co dużo mówić. Więc czułem się już, jak już jeszcze ta żona odeszła, tak już poczułem się, że naprawdę jestem nikim. Że po prostu nie mam nawet chyba, że nie powinienem żyć nawet. Teraz to się wydaje bardzo proste i to jest wszystko dla normalnych ludzi, którzy myślą, no to żeby po prostu nie jeździ się po pijanemu. To jest najprostsze, co mogę powiedzieć. Ja jeździłem po pijanemu, to nie był mój pierwszy raz. I udawało mi się, i to była droga, którą znałem, wydawało mi się, że jest blisko do domu i po alkoholu człowiek całkowicie inaczej myśli. I to rozluźnienie, które daje alkohol i to poczucie takiej pewności siebie, że wszystko mogę i że nic się nie stanie, te tragedie są właśnie z tego poczucia zbyt wielkiej pewności siebie, zbyt arogancji, takiej
takiej obłudy, ja nie wiem jak to nawet dobrze nazwać, ale po żadnym alkoholu się nie powinno jeździć i nie można jeździć, bo to jest tragedia, później ludzie cierpią niewinni, rodziny tych ludzi, później cierpią rodziny nasze, czyli moje, rodzice, bo muszą z tym żyć też, jak na wolności, ja tu zamknięte, a oni tam sobie muszą gdzieś z tym radzić. Żony, dzieci też, ja mam syna, który w tym roku kończy 18 lat i właśnie teraz w tym roku już zapisał się na prawo jazdy i to też chciałbym, żeby mój syn może to usłyszał, że bo jest, wczoraj jeździł akurat, miał pierwsze lekcje prawa jazdy i chciałbym, żeby mój syn wyciągnął już tą lekcję ze mnie, chociaż tyle z tego bym chciał, nieszczęścia całego, żeby już więcej nikt nawet, żeby ktoś, w ogóle ktoś wyciągnął z tego coś, co ja mówię, żeby popatrzał na mnie i wiedział, że to jest totalna tragedia dla wszystkich, dla tej rodziny, dla tej pani, nie żyje, nie wiem jak nawet, do tej pory nie umiem coś mądrego powiedzieć, żeby jakoś zadośćuczynić tej rodzinie, tej pani, nie mogę, więc to jest najgorsze. Taka bezradność, taki bez... Cokolwiek innego się stało, zawsze można coś zrobić. Przy śmierci kogoś nie da się już później nic zrobić. Nie da się sobie powiedzieć, jakże bardzo się żałuje. To jest chyba takie ten... To jest takie, kurczę, gdzieś cały czas w człowieku, gdzie... Co mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Miałem to szczęście, że trafiłem akurat tutaj do zakładu karnego i... Nie wiem, czemu miałem w Radomiu terapię przechodzić, ja przechodzę tutaj. I poznałem terapeutów, którzy... No nie wiem, ja im będę do końca życia wdzięczny, gdzie podeszli do mnie jak do człowieka, zaczęli jakoś tam pracować ze mną i zacząłem sobie to wszystko właśnie jakoś układać, uświadamiać i bardzo zawdzięczam właśnie tutaj terapeutom z tego zakładu Wojkowica. Bo ja w ogóle do choroby alkoholowej podchodziłem trochę tak, że nic mi nie jest. To jak każdy alkoholik. Myśli, że tylko sobie wypija i może nad tym zapanować. Ja nad tym już od dawna nie panowałem. I tu się o tym dowiedziałem i tutaj terapeuci właśnie, tu muszę podkreślić, że to naprawdę bardzo wiele im zawdzięczam. Prawiłem sobie relacje z synem. Zacząłem rozumieć, że to wszystko, co się wydarzyło, to jest wynik tych moich właśnie arogancji, mojego takiego podejścia do życia, że ten alkohol, nigdy nie myślałem, że on mi szkodzi. Ja pochodzę też z rodziny, gdzie ten alkohol był i dla mnie to było jakby normalna sprawa, że ten alkohol wszędzie musi się pojawiać. No tyle mam, taki mam duży dług wdzięczności gdzieś też w sobie i tym ludziom, że po prostu, że poświęcili mi tyle czasu.